Piszczy mi w uchu czy w słuchawkach? Nie, to jest takie lekkie piszczy. Halo? Cześć, siema, Bartek Zalewski z tej strony. No cześć. A wy macie... nie ma możliwości, żebyście nas jednocześnie... Ściszcie radio, bo was... to jest niemożliwe chyba, że macie nas w radio też. Tyle tego gadania było. Co pogadaliśmy. A jest w ogóle, czy wy nas słyszycie? A czekaj, bo ja ściszyłem coś. A, wyciszyłeś, chłopaku. Nie wiem, kurwa. Co ja zrobiłem? Nic. Stary, przerywa coś tak, no. Ja myślę, że to kwestia jest tego zjebanego kabla. A to nie jest kwestia zasięgu? Jaki my tu mamy zasięg? No, zasięg jest ok. Trochę chujowo, to zadzwonimy do was, chłopaki, za chwilę, co wymienimy kabel. Dobra. O, teraz jest dobrze, kurwa, z jakiegoś powodu. O, teraz jest dobrze, coś się zmieniło. Stary, bo trzymam kabel palcem i tak będę już robił do końca życia. Słuchajcie. Wiecie, bo trzymam kabel. No. My mamy taki plan, że od rozmowy z wami zaczniemy ten odcinek, nie? Że, okay. Że ja już zacznę przedstawiać ten pomysł na biznes. I pytanie, czy podawać was z imienia i nazwiska, czy może być Mateusz i Antek po prostu? Znaczy jak wam wygodnie, nie mamy potrzeby, żeby nas utajniać. Może być Mateusz i Antek, myślę, że może być i z imienia i z nazwiska, tak? Dobra, ale tam... dobra, to będę Mateusz A i Antek B w takim wypadku. O. Zwłaszcza, że... Pięknie. Że to po kolei. No dobra, to wiesz, jakby ustalmy, że już jesteśmy niby na tym i... Słuchajcie, sytuacja jest znana, pieniądze spierdalają z rynku. No, wy, jak u was z hajsem jest w ogóle? Ile zarobiliście przed podatkami w ubiegłym roku? Przed podatkami? W sensie? Ale no. W sensie przez cały rok, czy? Chłopaki nie płacą podatków i to mi się bardzo podoba tutaj. Dwa dobre pytania w ogóle. Przed podatkami, co to znaczy? I co to znaczy cały rok? O Jezu, ale to musiałem policzyć. No właśnie, ja się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Ale dobra, to zapytam tak zwany test Starbucksa. Czy stać was na to, żeby sobie raz w tygodniu kupić taką kawę droższą i wylać ją bezdomnemu na mordę? Bezdomny fajny, nawet częściej niż raz w tygodniu. No. Byłoby liczniko trochę, ale stać mnie na to. Elegancko, zlizywać mu z mordy, potem wiesz, tak... elegancko. No to słuchajcie. A co wy na to, jeśli jestem w stanie przekazać wam pomysł, który pomnoży wasze nieustalone dochody czterokrotnie? No, słuchamy. Ja ci żadnych pieniędzy nie dam. Nic musicie nic dawać poza swoją uwagą oraz gorejącym sercem. Ty, ja bym był dobry w to, ale. To jest się tak. Otóż przedstawiamy koncept. To jest Banter Junior. Junior! Otóż dostajecie w jednym zgrabnym pakiecie franczyzowym. Możliwość. Chyba puściłeś kabel. Puściłeś kabel chyba. Nie, to ja zrobiłem echo. Zrobiłem jak DJ Walker, bo zrobiłem franczyzowy. Okej, okay. Ten kabel nie działa tak, że jak go puszczam, to jest kurwa reverb wtedy. Albo że się... Słuchajcie, w pakiecie Banter Junior dostajecie gotową audycję o tematach finansowych, lifestyle'owych. Porady... jak inwestować na giełdzie? Dev style'owych. Można wiele rzeczy tam. Właściwie to jest taki jak smorgasbord. Możecie tam wcisnąć co chcecie. Nas interesuje tylko to, żebyście się dochrapali za pomocą Patronite'a takiego miksera, żebyście zadzwonili do kolejnych czterech osób tak. I zaproponowali im banter płód, to by się nazywał. To jest jeszcze mniej niż junior, to jest kolejny level. Little baby Jesus. Fully banter. Baby Jesus. I to jest jako subskrypcja, musicie to odnawiać w systemie takim zmiennym, kwartalnym. Na razie, jako że jesteście na grand level investment, no to nie musicie nic płacić, ale potem do nas idzie 1/3 z każdego następnego franczyzo Banter Suwałki, Banter
Kurwa, regionalne edycje. Dla kobiet. Słyszałem, że są jakieś. Co wy na to? A czy można tam ten dochrapieć na jakiś samochód z tego na przykład? Nie, bo to zawsze jest, że będę Mercedesem jeździł podobno za miesiąc przy takich okazjach z reguły jest. No słuchajcie, tak, chłopaki, jak wam starczy po kupieniu sprzętu do dzwonienia do innych ludzi na samochód, to proszę nie, bardzo. W ogóle nie chcę też mówić, ale większość Mercedesy w Polsce to też są więźniarki, także to jest taka... Jak się podatków nie płaci. No. I ty się dochrapiesz, Mali, dochrapiesz. No, elegancko. Także to, satynowe koszule, obiady, kurwa, w najwyższych budynkach kraju. Można po prostu patrzeć na tych wszystkich biedaków i się śmiać z nich. To są same plusy. Ale jest wersja motoryzacyjna. Właściwie fajnie, jakbyście w tym kierunku uderzyli, bo my nie mamy tutaj akurat samochodów, więc banter moto, tak? Moto, to też... Banter moto myszy z Marsa. Albo po japońsku moto. Kurwa, czujnie. Słuchajcie, to tylko taka na razie luźna oferta jako takich właśnie na takich, bym powiedział, jak no pierwszych, do których się, tak. Jak się mówi, inicjatorów, pionierów, o tak się mówi chyba, nie? Pionierów. Coś chyba znowu z kablem. Weź ten kabel potrzebny. Kurwa, dobra, już trzymam kabel, ja pierdolę. Słuchajcie, to, ale u was będzie profeska, u was nie będzie trzymania kabla, u was będzie tak, kurwa, dodajemy paczkę. Nie będziesz ugięcia kabla, to... Ja słyszałem, że z Mercedesa można zadzwonić, więc może... O, może to jest pomysł. Po prostu z Mercedesa nagrywać. Ciągnięcie kabla to jest pomysł. Z Mercedesa nagrywać audycję i od razu używać tego wbudowanego dzwonienia. To jest doskonały pomysł, stary. Ja myślę, że kolejnym naszym golem na Patronite będzie Mercedes. Tak. Pamiętasz, kiedyś byliśmy w Lubaniu i tam był Mercedes. Nie wiem, czy ty z nim ze mną wsiadłeś, ale on miał telefon taki ze słuchawką normalnie. Tak. Nie, ja nie wsiadłem, nie waliłem koksu. Tak czy owak, chłopaki, słuchajcie, ja jeszcze nie potrzebuję tak, ale potrzebuję może. Może junior. Dobra, no to słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie w takim wypadku. Pozdrawiam was, z nami byli Mateusz A i Antek B. No po co będę... Podajcie kod pocztowy tylko, bo to jest kurwa przekręt. Podaj kod pocztowy, bo to jest przekręt na Biedronkę, kurwa, tam zawsze chcę. Że stargetować reklamę, kurwa. Fajnie, jakbyśmy stargetowali bezpośrednio na was po prostu tę reklamę. I taka, słuchaj, Antek, Mateusz, słuchajcie, kurwa, bo sprawa jest. Dobra, trzymajcie się. Pozdrowienia i tam do całej ekipy. Do następnej audycji. Zadzwonimy następnym razem. Zapytać, dokładnie, jak wam idzie. Jakimś lepszym, kurwa, kablem. Cześć. Pozdrowienia. Cześć. Stary, no i hajs. No to się udało. Elegancko. Hajs money. Hajs money. To ja spierdolę cię na ring. Rozpierdolę cię w boksie oraz również jak założę sobie oks. Dobra, starczy tego. Tak jest. Będę się wstydził tego kiedy indziej. A, spoko. Nie, tylko tego? No, jest faktycznie. Tyle rzeczy, których warto się wstydzić. Nie ma co. Słuchajcie, mam nadzieję, że się udało chłopaków namówić na... Ja myślę, że my mamy już pieniądz właściwie w kieszeni. Czy ty myślisz, że to... Bo ja właśnie dzisiaj tak przeszedłem trochę, bo miałem taki zły humor w ciągu dnia i tak chciałem przyjść tu powiedzieć, że wiesz co, ja mam dosyć tego sezonu trochę. Ja co ty myślę, na to, żeby zakończyć ten sezon? To nie jest głupi pomysł. Szczególnie, że świętujemy naszą trzeci jubileuszowy, piąty, czwarty... Taka się pokazuje w prawdziwych, dobrych krajach. Panie Tarantino, patrz tego. Trzeci jubileusz. Tak. A to jest witamy w jubileuszowej audycji naszych miliony słuchaczy, tak? Stary, ja myślę, że i tak jest nieźle. Zważywszy na to, co tu jest prezentowane regularnie, gdzie wiesz,
cytowane niedawno, w jakiej to okazji? Nie wiem, pamiętasz jak tego, jak kupiłem, No. Jak wziąłem materac Elixa za darmo? Pamiętasz tego typa? To znaczy nie ty wziąłeś, tylko koleś wziął od ciebie materac za Elixa, tak? Nie, on... Tak? Ja mu dałem? Tak, on przyjechał na rowerze. Zapomniałem, ale wstyd. Pamiętasz to? Ty, ja to tak wyparłem, że ja myślałem, że ja wziąłem, a to ja mu dałem, faktycznie. Materac i tam była taka, o, teraz to ta historia jest jeszcze bardziej pikantna, bo ja zapomniałem o tym, że ten typ przyjechał na miejsce rowerem. No, przyjechał na miejsce rowerem ze skrzynką browara, dostałeś tak. Skrzynkę browara. To ja wziąłem te piwa, ja myślałem, że ten typ był żulem. Bo przyjechał, wiesz, i przehandlował coś za piwo, a to ja przyjechał. Znaczy... To przepraszam, okazuje bo ja to... Okazuje się, że to ty byłeś żulem. Stary, to jest taka jazda, bo ja zrobiłem z tego krótki beat stand-upowy, ja go opowiadam ze sceny, mówię, wyobraźcie sobie, że wziąłem ten, za darmo... Materac. Materac, nie, do spania. Ale... I ty przyjechał rowerem i... chciał za to kilka piw, co za żul, nie mówiłem co za żul i tak dalej, tam go w ogóle zgodnie z prawdą traktuję jako Samarytanina. Ale wiesz co, ja nie wiem o kim to gorzej świadczy, ty, że ty śpisz na czyimś materacu? No, słuchaj. Wiesz jak jest z materacami, czy... Na tym poziomie kapitalizmu nikt nie wygrywa, to jest po prostu zapasy w błocie. Ty, ale najlepsze jest to, że tam była straszna plama taka, nie, no to sam w środku. O Jezu, ale mi teraz głupio, bo ja ułożyłem z tego taki głupi żart, że wiesz, że ten typ mi oddał ten materac. Ja mówię, ale to jest plama brązowa, nie? A ten typ mówi wtedy, a nie, spokojnie, to nie kał, to krew. I to tylko tam można usłyszeć. Ja mówię, o, przynajmniej tutaj nikt się nie zesrał, tylko ktoś zmarł. Ale i to żaden tchórz, bo o ten by się zesrał jeszcze przed śmiercią. Pamiętasz, jak próbowaliśmy wynająć mieszkanie koło Halera i koleś nas oprowadzał po nim, mówi, a tutaj w tym łóżku zmarł mój ojciec. I dlatego to mieszkanie jest do wynajęcia. Chyba tak było. No. Fucking hell. A tak, z tym ogrodem. Tak. No, tam musiałyby być historie grube, kurwa, bo on nie miał tak, że on chciał to wynająć, ale chciał dożywocie jeszcze zajebać tam, w rogu gdzieś, trzepać Freda. Nie, ale nie chodzi mi o to, że on chyba chciał dalej tam mieszkać. Jak? Z nami? No, nie było tak, że on tam czasem będzie wpadał. W łóżku swojego ojca? Ojcze, przejąć jego moc. Jezus. Jedyny sposób. Mój ojciec był potężnym radioestetą. I potrafił wyczuwać żyły wodne. Ale jedna go zabiła. Wpadł to. Szedł kurwa ulicą Drobnera i wpadł do kanału. W żyłę wodną. Zajebał chelupę w żyłę wodną. Twardy. No i tak. Się zakrztusił, no, bo to no, tylko to... na wodę jest ta żyła wodna. Stary. Nie, ale to mieszkanie było, miało, tylko tam by było zimno jak cholera w miesiącach od ty, daleko od rzeki w ogóle. Nie, ja uważam, że dobrze zrobiliśmy, że przeniesiemy się do to miejsce, z którego handlowałeś zakrwawionymi materacami. Ale musiał być to dla ciebie bardzo ciężki czas, że jakby obróciłeś wszystkie wspomnienia w drugą stronę. I am not a retard. Zastanawiam się, w co ty jeszcze wierzysz, że to jest twoja historia. No jak co, kupowałem jaranie i wy mi kradliście? Well, that explains everything. I kind of remember it the other way. And he never paid for drugs. Not once. No nie, ale zachwyciło mnie, że rzeczywiście facet przyjechał rowerem. Ja faktycznie teraz rowerem stary, on na ten rower ten materac jakoś tam zapakował. Zawino. To jest w ogóle niesamowite. Ja nie wiem gdzie, ale jak on w ogóle, jak on wiedział gdzie on jedzie? No. Chyba zostawił, ja wiem jak, bo był na jego, wiesz, mapie taki pionowy marker biedy, kurwa, bo za 4 piwa kupił materac. No nie, żebyśmy my wtedy byli jakimiś, kurde, niesamowitymi kryzysami, tak, dokładnie tak. Ja ci powiem, że ja trochę mu zazdrościłem tego materaca. Ja wtedy tak, jak ty się z nim wymieniałeś, to patrzyłem przez okno i tak. Jedna łza tutaj pociekła. Ja stary, ten materac był na kilku wojnach, ja po prostu, przecież na Wiśniowej ja miałem tak, że miałem tą ukrutną taką kurwa wersalkę typu kurwa Tutanchamon. Orzechowej, przepraszam. Wiesz, taką, tak zwaną, ten sarkofag pierdolony, on był trochę za wąski, żeby tam spać. A już w ogóle, żeby mieć towarzystwo, to na pewno, nie? Skandal. Więc nałożyłem na to materac, nie? Ten lek właśnie, który potem zniknął. O,
Bo pamiętam tam to. się, a jak byłeś na boku tego materacu, bo na przykład byłeś uprzejmy i kogoś przenocowałeś, co się zdarzyło, Tak. to wtedy się wypierdalałeś na podłogę. No widzisz. No No to i tyle. teraz, a to chyba nie będzie tego słychać. A wiecie co, ja zrobię patch, o. A co to jest update tego programu? Wyciszałem twój ten. A nie, a co to było? Nie mam pojęcia z A tego. to był twój telefon. Nie, mój telefon jest niepodłączony, więc to jest Mój dobry. telefon mówi nie przeszkadzać. No mój też jest niepewny. Oh shit. Kurwa, wiedziałem, że to ten We typ, co got mu this. zajebałeś mu muzykę za tego. On wysłał, wiesz, cease and desist. I Stop to jest using tak. my... My drums. Stop using my drums, I Nie, am ale my not a już homo. wydawało mi się, że... Call me a homo. We didn't call you a homo. You just Ciekawe... are a homo. Ciekawe, co się stało z tym chłopakiem. Pewnie same dobre rzeczy. He's a homo now. Się spełniła się, przepraszam. Stary, no jak w, There's out, you messing with the bull, you get the horns, you know what I'm saying? Ty, ale No masz i rację. dobrze dla niego, no. Masz rację, ja się zgadzam. Koniec tego dobrego. Dlatego zmieniamy absolutnie. Raz, że musimy przekazać pochodnie dalej. Tak, no wiesz, tamten sezon się sprzedawaliśmy. Wydaje mi się, że się sprzedaliśmy dobrze. Zobacz na te bogactwo. Tu jest, telefon, tam, telefon. Papier telefon. Toaletowy, tu proszę. Sauer. Człowiek, cia, tu. Cia, proszę, nie stać na takie rzeczy. Bum. Nie wytłumaczyłem tego, ale po prostu. To właśnie, co to jest? To... Aha, bo zgubiłeś zakrętkę i znalazłeś najmniejszy worek. Nie, zakrętka jest, ale lepiej to trzymać, bo to jest do ust. A, ty, bo to jest mój przecież worek, faktycznie. Wiem. Okay. Stary, to lepiej uważaj. Już, ale niestety zatrzymają już cię i czyj to worek. Czyj to worek. Na za... A, to jest Zajadex? Tak. Ale nazywa się Zajadex. Bo jest taki chyba, jest, co się nazywa jest. Zajadex. I jest blister, takie wow. Jest blister w ogóle. Nie no, ale blister to spoko. Sam blister. Nie, ten się nazywa, mój drogi, maść B2. Bardzo nieskomplikowany. Maść B2. Nie jestem. A B2. Dlatego mnie teraz stać, bo wcześniej jak miałem zajady, no to miałem jedyną, wiadomo jaka jest wtedy panaceum, musisz po prostu taką gumułkę sera. Masło tak. Żeby natłuszczyć sobie tutaj. A, przed wyjściem jak niedźwiedź tak. No i co? No i co? No i co? No i co? Stop call me a homo! Just cause I... Ślad po the fucking... Big bowl of butter. Ty, a jak tam na tym jarmarku średniowiecznym w ogóle? Zajebisty to jest strój. Dziękuję bardzo serdecznie Arkowi Jakrzewiczowi. Jeżeli słuchacie tej audycji w sobotę, tak, to jestem teraz w Szwecji. Właśnie z nim w Sztokholmie występujemy, a ponieważ Arek zajmuje się rekonstrukcją psychologiczną, chciałem powiedzieć, naprawdę, historyczną. Aha. Więc on ma dostęp do różnych takich śmiesznych rzeczy. Aha. Co ciekawe... A to jest ta sama osoba, co ostatnio miałeś od niego koszulkę? Zgadza się, była napisane, może być Arek Jaksa Jakrzewicz. Tak, ale się ustawiłeś, stary, no masz ziomka, co ci daje ubrania. Znaczy, to nie na wieczność, to jest tylko pożyczone. A, okay. Bardzo przyjemne, choć... Bo ty tu ostatnio przyszedłeś tego, nie zmieściłeś się w bluzę. Tak. Pytasz się, kto chce, ja mówię, ja chcę. Wziąłem no ją? I nie, zapomniałem jej wziąć. Przyszedłem 2 dni później, nie ma bluzy. Mówię, ma. Jaki zalew. Dokładnie. Ale co, pewnie ją masz? Nie wiem. Nie wziąłem. Nie, no ja wiem, że z tobą to Stary, jest w ogóle mało wiadomo. Nie pamiętam. Sorry, no. No wiem, że nie pamiętasz, ale to jak to jest? Że masz po prostu... O co ty? Bo masz bardzo dobrą pamięć, ale... Nie, ja nie mam do wszystkiego. Ja w ogóle dzisiaj, ponieważ jeszcze nie dostaliśmy specjalnego jingla od naszego kolegi Rafała Cray Musica, tak, ale chciałbym za jakiś czas zrobić segment, to może w nowym sezonie właśnie, pod tytułem Brain Issues. Brain Bo Issues. Miałem chyba mały aneuryzm. Nie mylić z maniuryzmem. Który jest, jak wiemy. Maniuryzm, to ja mam, jak idę do opery, wtedy jestem taki. Tam maniurę masz w kieszeni. Legendarna maniura. Chyba coś mi się stało z łepetyną, ale wiesz co, z oczami, nie? I wcześniej miałem już kłopoty z taką pamięcią krótkotrwałą, jakieś tak, bez kitu tłumaczyłem ci, że miałem tak, że rozmawiam z kimś przez telefon. No. Mówiłem ci to? Chyba nie. To no, w ogóle jest. Kto wie? Rozmawiam z kimś przez telefon. Sauery, ciach, ciach. I robię tak, że wiesz,
gadam z kimś, no dobra, to co to zrobimy, to zrobimy. On mówi, no wiem, tylko to jeszcze musimy to, pamiętaj o tym, mówię, dobra, spoko. I w trakcie, jak mówisz, jak się żegnam, mówię, kurwa, nic nie pamiętam, co przed chwilą mówiłem. No tak. I mówiłeś. Odkładam telefon i siadam, wiesz, patrzę, że próbuję zrekonstruować rozmowę, którą miałem tuż przed momentem. Ja próbuję sobie przypomnieć, co ci powiedziałem ostatnio na to, bo pamiętam, że zadałem ci jakieś pytanie. Ty mu powiedziałeś, gdybyś mnie zapytał, ile razy ja nie mam. Ile nocy ja nie przespałem, bo myślałem o... Jak Sabri Begdas. Prezes Pogoni Szczecin, przypomnę, którego zapytali po turecku. Spróbuję po turecku teraz powiedzieć. Kogul... Nie, to no, w ogóle not even close, not bro. Even close. Nie jestem w stanie tureckiego emulować. Nie, ja po prostu tam... zapominam niestety i to jest duża wada, staram się walczyć z nią za pomocą takich rzeczy jak Peskitu. To, no ten... Co tam jest, kartka z twoim adresem? Nie, nie, to jest taka no taki na jajecznik, nie? To się nosi na tym, no. Na wokół palca. Nie, ja wiem co to jest, ale ja nie rozumiem w jaki sposób to pomaga. No nie głupie rzeczy jak są w zapominaniu. Nie, co myślałeś, że to... Nie, to jest jak pan Trąbalski, to sobie wokół kurwa nosa wlewam. No po prostu póki mam to, to jest jeszcze jedna dodatkowa rzecz, czyli o, to kliknięcie oznacza, dobra, muszę zapamiętać, mam gdzie wszystko. Są rzeczy, które są w środku. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. I tak to działa. Mam osobną kieszonkę na klucze, osobną zawsze na paszport covidowy. Standard. I co mam tam jeszcze? Kieszeni. Masz osobną też. Kieszonkę na paszport covidowy? Tak. Tu mam na salamę, tu mam kieszonkę jeszcze tą na tego imienia Franka Reynoldsa na kiełbasę, bo cichu wypycham w trakcie rozmowy. Tutaj masz jedną wszytą na ten, na hot dogi, które jesz na spotkaniach biznesowych. Man. To stary, ja teraz występowałem w Gliwicach, w bardzo fajnym miejscu, takim, takiej naprawdę solidnej miejscówce, mogę nawet ci pokazać zdjęcie, tam zaraz chyba zdesakralizowaną budowlą jakąś była, przepraszam, bardzo dziwnie to zdanie powiedziałem. W sensie, czy to jest stary kościół, czy o co chodzi? Tak, możliwe, że to miało jakieś, tylko wiesz jak to jest z tymi protestantami, to oni tam zero jakiś, nie mają w ogóle świętości. W każdym razie, no to potem łatwiej zdesakralizować, wiesz, po tych. No tak, bo u nich białe ściany. Tak. Nie trzeba zamalowywać, rzeźb wynosić, witraży wybijać. I tam na dole występowałem. Ty, super. A to jest taka wielka rzeźba, która wisi, wiesz, na no to vestibulu. Ja teraz postuluję w ogóle wszystkie kościoły zamknąć i tak przerobić takie miejsce. Stary, żebym miał gdzie występować właśnie. No i, co? I reszta, kurwa, tryhardów. No przynajmniej, wiesz, na stadionie wtedy będzie spokój. Lotek będzie by nie musiał tam... No, będzie można na stadionie mszę wtedy odprawić. Aha! Na grubo. Jak to papież. Pięknie. Albo Baszobora, który... Ojciec, przepraszam, ojciec Baszobora. Ojciec Baszobora, no tak. Stary, on 3 razy narodowy wyprzedał. Jebany. To jest kurwa królem. Na 10-lecie jest jedynym typem, który 3 razy. Ten Ed Sheeran tego nawet nie zrobił. Fucking hell. A co ciekawe, Ed Sheeran akurat potrafi ożywiać. Bo mój... Ed Sheeran ma moce. Bo on jest 7 syna. Ty, ale bo z Baszoborem tam jest coś takiego, że on ma moc mistyczną, nie? Stary, Kolo w 21 wieku przyjeżdża do Polski i... Nie jest też tak, że on unika pytania o to, ile osób ożywił. On mówi 30. No, dobrze, że ma załadowaną odpowiedź, tak. Nie? Bo wiesz, chwila zawahania i już mówisz, nie. Kurde, coś jest... Pamiętałbyś, ile to jest. To tak. Jest jak typa mówisz, wiesz, a ty takiego otwarcie raz grywasz, w ilu bójkach byłeś? Kurwa, no, nie mogę policzyć. Muszę tak. Tak? Tyle ich było? Czyli było ich 290. Kurwa. Poniżej 10, nawet poniżej 40 będziesz pamiętał, kurwa. Bo to... Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli byłeś do 5, to powiesz w ilu. A jeżeli byłeś powyżej 5, to mówisz, no nie wiem, no tak koło 10. Tak. No już potem zaczynasz szacować. No, kogo interesuje, czy byłeś w 43 czy w 45? Tak, chodzi o przedział. No. Ale jak ktoś mówi, ty, no trudno powiedzieć, to kłamie. Na bank. Bo to jest dość stresująca sytuacja. To tak samo jak mówisz, wiesz, tam... Ja ostatnio mówię... No. Kochasz mnie? Ona mówi, trudno powiedzieć. O 30 czy 40. Co? Jak? How high are you? To było pytanie. A, to wtedy powiedziała 60-70%.
Trzeba było tak od razu. Wszyscy ludzie powinni mieć taki mierznik w ogóle, wiesz, na boku głowy takie się wyświetlają jak Hitman. Baszobora, tak, to w ogóle jest podejrzana sprawa, ci zielonoświątkowcy i to cały ruch pentekostialny, to on kurwa rozjebie nas, bo wiesz, w Polsce nie brakuje ludzi, którzy chodzą do wróżek, wierzą w przeznaczenie. Tak, kryształy, aury i tego typu rzeczy, ja nie kumam tego, naprawdę, tak. Myślałem, że to, no, jak już jest internet, to po co to robić? No, to nawet wzmocniło, no przecież ja myślałem też, że wiesz... No ale w internecie jest pornografia za darmo, przepraszam? Jest pornografia za darmo. No, ale też to jest magia. No, ale... To jest mistyczna pornografia, ale wiesz co, nie no, rozumiem. W ogóle to, że ten... nie tak dawno temu było chyba uregulowanie tego zawodu wróżki, tarocisty i tak dalej. Jak say what? No tak, no bo to trzeba jakoś ogarnąć podatkowo, nie? No tak, nie ale możesz, właśnie, kurwa... no ale jak ogarniasz podatkowo? No, no to jest taki, no chyba, że no to trochę chyba ten sam bracket podatkowy, ta sama ta kieszonka podatkowa co banter. Chyba czyli tak. Totalny bullshit po prostu. Stary. I naciąganie ludzi i tego ty, typu, no, bo... że... no jak to jest? No nie to nie jest produkt, nie sprzedajesz nic. No wiem, no ale ty się dziwisz. Wchodzisz na patronite.com i jest tak, jest alfabetycznie, jest Banzon, to jest taki jakiś kolo tam, sprawdzałem stary, Banzon jest jakimś tam kurwa youtuberem, potem jest Banter, to my, potem jest Bandrolius, to jest wróż, on okay. Zaraz jest po nas i on zbiera też normalnie, stary, on ma na Patronite 60. Trudno powiedzieć. Ale dużo, na bankce żyje. Nie, na to, no to 100%. Jak czarodziej, takich czapkach to nie... Ty, a skoro jesteśmy przy czarodziejach, to byłem wczoraj na Pidermanie. No, nowym. Jak? Widziałeś? Tylko, bo ja muszę do tego z tobą do tego dojść, bo ja nie wiem, co ty widziałeś, czy ty nie widziałeś, jak to jest. Widziałem to. Widziałeś film. Widziałem film. Tam No Way Home, tak? Tak, zgadza się. A widziałeś trailer wcześniej? Nie oglądałem. Odpuściłem sobie, w ogóle... Bardzo dobrze, bo... Ty, no ja jak się bawiłeś? Bardzo dobrze się ja bawiłem. Ja się świetnie bawiłem. Tak. Fantastyczny film, naprawdę. No. I byłem zszokowany. I to, dobra, uwaga, spoilery, nie wiem do kiedy, może będzie napisane w tym, na bank nie będzie. O, tu, dotąd. na bank nie będzie napisane. Tu sprawdźcie, tu jest wypisane. Sorry ekipa, no, ale chcę troszeczkę się ten, pojarać się Spider-Manem, no przecież jak Doc Ock się pojawił tak. I tak przetarłem oczy i mówię do mojej lubej, ty, przecież to jest Doc Ock z oryginalnego Spider-Mana, tak. Co tu się zaraz wydarzy? I jak zaczął do niego gadać, mówi, you're not my Peter, to mówię, o nie, tak. O nie. I nagle się pojawia Green Goblin. Tak. I zaraz, ale jak się pojawił Elektro, to mówię, nie, tak. Nie. No piękne to jest, naprawdę tak. Jest fantastyczne. No. Łącznie z tym, że tak jak nie dalej jak w poprzednim odcinku polecałem ci Oczytami Faye i mówiłem o tym, że Andrew Garfield urósł znowu w moich oczach, bo strasznie go nie lubiłem po tym Amazing Spider-Man. No właśnie, ja się zgryzłem w język. Nie, żeby ci powiedzieć, że ma jeszcze jeden Redemption Arc. Jest zajebisty. Ma podwójny Redemption Arc. Ja, wiesz co, ja nie wiem, czy ja się chyba cieszę, że Amazing Spider-Man powstał, że ten cały bullshit licencyjny musiał być, bo wow, super, naprawdę, dobry, good, all in good fun po prostu. No właśnie, to słuchaj, a z drugiej strony popatrz, kiedy wyszedł Spider-Man? 2001 rok? Nie? Coś pierwszy, koło tego. Tak. Bo jeszcze mieli tam sceny z World Trade Center i potem musieli zmieniać. Bo była ta scena, jak Spider-Man... Leci samolotem właśnie w serce. To samo się albo... I wyskakuje w ostatniej chwili, krzycząc... co mu na duszy gra, nie? Nie, ale to już jest, wiesz, 20 lat, więc jakby nie patrzeć... Swoją drogą, kongrat Tobey Maguire, że jeszcze kurwa tak, jakąś robotę złapał. Nie, ja ale nie widziałem nigdzie dawno. Ja też go dawno nie widziałem nigdzie, ale... No i Willem Dafoe, że Bully Maguire tak. Zawsze będzie w moim sercu, Willem Dafoe zajebiście kurwa. Zagrał, no naprawdę. Tak. I też to, że... Znaczy, strasznie mi się podobało to, że oni jednak cisnęli z tego Amazing Spider-Mana. Znaczy ta scena, you're amazing, you're tak. Amazing. No i też powtarzający się żart z Vat of Eels. Mm-hmm. Yeah, that happens. Jak tak. Padniesz do Vat of Eels, to oczywiście dla każdego, każdy przyjmuje to tak od razu. Zgadzasz. A, no tak, no zostałeś elektro, wpadłeś do zbiornika z najgorzej węgorzami miał ten, co do wpadł do Szamba. On jest kurwa Fishman.
No. Jarosław Fisman, nie znacie. Ale wiesz co, tam dużo w ogóle dobrych momentów w tym filmie. Znaczy masa w ogóle zaskoczeń, ja kompletnie się nie spodziewałem tego, nie? Gdzieś tam mi mignął plakat, widziałem Doktora Strange, widziałem niego, widziałem Spidermana, myślałem sobie, dobra, pewnie może jakiś multiverse, coś, ale to na zasadzie bardziej tego, że Spiderman zostanie gdzieś wysłany, nie w tę stronę. Mega mi się podobało, jak Elektro mówi do Spidermana, że jesteś z Queens, pomagasz swojemu community. I really thought you were black. I really thought you were all dirty bastard. I fajnie jakby ten, jak Jamie Foxx mówi, what you gonna do for community? And I'm directing this a question especially for all dirty bastard. What you gonna do for nothing. To mnie też ukształtowało. Don't get me wrong, nothing but love to. No i było mi tak smutno, jak Marisa Tomei no, zniknęła. Niestety, znaczy, ja, wiesz co, ja to rozumiem. No, słuchaj, zabić. Trzy filmy, tak? Tak. Kto miał trzy filmy, więcej niż trzy filmy w Marvelu? W ogóle to jest ciekawe, nie? Bo on... Samuel Jackson. Tak, ale chodzi mi jakby, że poświęcone są jednemu bohaterowi, nie? Aha. Iron Man miał trzy, tak. Thor miał trzy. Tak. Wszyscy mieli po trzy właściwie z tych, którzy mieli więcej niż jeden. No tak. Black Widow miała jeden. Kto? Black Guido powiedziałeś? Jesus, Black well, that's Guido. Racist. That's racist towards Italian people. And towards transgender Black Guido people. Nie wiem, Black Guido, Jesus. Ja nie mogę, ja tu nie słyszę za bardzo. A ten to nie pomaga, ja cię też nie słyszę. Muszę się pogłośnić. Pogłośnić. O, tak. Ponoć się mówi tak i tak. Zawsze mówię tak, żeby właśnie mieć jeszcze chwilę na zebranie myśli. Ale jak się mówi? Black Widow czy Black Widow? Black Widow się mówi oficjalnie. Nie no, mówię o Black Widow, no ale nie, no bo trzy filmy miał, tak? Tak. Już jest nakręcony kolejny, więc to jest też tak, że wiesz. Jest nakręcony kolejny, co? Tak. Czy to jest taka sama informacja jak to, że jest ostatni sezon i całej sceny? Bo oni back to back kręcili. Kręcili w ogóle kocham razem. Cię jak brata, ale ja nie wierzę w nic, co ty mi mówisz, dopóki tego nie sprawdzę, jak dobra, wrócę do nie domu, nakręcili. Słuchaj. No niech będzie. Thora nakręcili czwartego już. On jest już nakręcony. Love and Thunder. Tak. Aha, no tak, no ale widzisz, to jest czwarty, ale zmieniają jakby tak, główną Chris postać. Hemsworth tak, nie gra, on, Natalie będzie, Portman on przechodzi chyba do Guardians of Galaxy i będzie w trzeciej części. A, no i też spoko, fajnie. Może coś w tym być, że oni nie chcą więcej niż trzy. Ale nie, bo właśnie wydaje mi się, że będzie ten Spider-Man. Będzie, nie? Będzie. Ty, i mega mi się podobało to, że pokazali, że Venom jednak to nie dzieli Cinematic Universe z tym. Tak. Z tym Spider-Manem, nie? Bo na końcu w scenie po napisach widziałeś scenę, tak, Eddie tak. Brock siedzi. Tak, gdzieś tam w barze. Tak, i zostawia kawałek symbiota, nie? Więc, kurde, jak się nazywa ten... Bóg... Jak się nazywa ten barman? On... Jak się nazywa? No, hiszpańskojęzyczny symbiot? Kim jest? Ke? E? Nie wiem, nie jest. Dobra, no nieważne. Ja El Carnajo? El Carnajo. Jesus, nothing but racism. Okropne. Nie poczułem też, że ten film... A nie, to była jakaś postać, tak? Przepraszam, ja nie wiedziałem. Tak. Nie. Ja przyznam, że tak obejrzałem to, już teraz nie oglądam tych po napisach. Wychodzę i potem oglądam. Aha, no nie, my czekaliśmy i trochę jestem wkurzony, bo zaczekaliśmy też na drugą scenę po napisach. Aha, tam był trailer, tak? I to był, kurwa, trailer, a ja nie teaser oglądam... Tak, no czy tam teaser, nie? Ja staram się tego nie oglądać właśnie po to, żeby móc pójść i się zaskoczyć i mieć good fun, nie? A tutaj... I to jeszcze trailer do filmu Gierek, który naprawdę nie jest jakiś super. Zwłaszcza, że to już prawie schodzi z kim, więc ja nie wiem o co. Po co? Po co Spider-Man? Ja wiem, że... I know he's a brother. I know he is. He's keeping us all Black Guidos. No, więc szkoda Marisy Tomei strasznie, ale uważam, że miała zajebistą rolę i świetnie, racja. Super się cieszę. Fajnie też, że jakby ona jest Uncle Benem tej wersji MCU Spider-Mana. Cytując Roberta Kickmana, people got to die. People got to die, dokładnie. Mm-hmm. Ale to jest sens, nie? No bo jakby wcześniej wszyscy myśleli, a nie, bo Tony Stark kitnął, nie? I dlatego ten Spider-Man jest już jakby all Spider-Man out, nie? Że on już ma wszystkie... Tak, ten, tak, tak. Podczas gdy istotą tego jest, że on po prostu no, musi być, zrozumieć, że trzeba się starać, choć nie zawsze to daje takie efekty, jak chcemy,
Czasami Marisa Tomei ginie z powodów Zendaya, scenariuszowych. Tak, i Zendaya przestaje być twoją dziewczyną. To też się w rzeczywistości stało, bo oni są chyba byli razem, ten pan Tom Holland z nią. Ty, no ja ci powiem, że Zendaya to akurat wygrała trochę życie. Tutaj Tom Holland, tutaj Timothée Chalamet. Co? I'd fuck with Bob. Aha, bo to w tamtym drugim filmie. A to na żarty jest, to nieprawdziwe jest. Ja... to udawane. To udawane. Oni się naprawdę nie całują. Gdzie? To dublerzy są. Teraz właśnie dublerów ściągają, jakiś taki gruby, wielki. Ale skoro jesteśmy już przy Spider-Manie, tak, to chciałem zwrócić twoją uwagę na... But! Spider-Manowski? If you look closely at that smudge here, it's a pretty recognizable shoe. Kto go miał na sobie? No Spider-Man. Który? No, z jak, filmu. Jak wychodzi, zaraz jak, widać te buty, zaraz jak wychodzi z tego, z Sanctum, Sanctum, No i to jest teraz rasistowski. Towards brown people. Kurwa, boję się... Sancto Titis, kurwa. Nie, zaraz, nie, bo boję się, bo Sanctum, San... Sanctum Sanctorum. Sanctorum, a chciałem powiedzieć Santorum, a to przecież jest bardzo brzydkie słowo. Słowo, nie tylko to, ale ja myślałem, że wiesz... Wspominasz o tym, o świętym, święty, Pan Bóg Zastępów, właśnie po hiszpańsku jest Santo, Santo Sanctorum. Aha, okej. Okay. No, nie wiem. A propos, nie, ale... Wielki skandal w kościele, Joseph Ratzinger ukrywał pedofilię w Niemczech. What? What? Ja powiem ci... Former Nazi Joseph Ratzinger is up to no good? I am shook. Szok to. I'm shook. I'm shook. Shook. They shook. No więc... Nothing, i wiesz co, to też pokazuje, że no nie możesz zbudować uniwersum filmowego w 2,5 filmu i potem robić fanserwisu. Tak. I że jednak trzeba to zrobić, bo oni... To jest jednak, wydaje mi się, że ten Spider-Man, o to jest jednak, ja traktuję go trochę bardziej jednak jako część tej fazy trzeciej. Tak. Nie? To jest dalej to jest odcinanie, ostatni film, tak. Odcinanie kuponów od tego wszystkiego, co oni nagrali. Bo już chyba o tym rozmawialiśmy, że ja nie mam zielonego pojęcia, o czym są Eternalsi. Oni coś tam I będą... don't care, no, naprawdę. To who cares? Straight to DVD, stary. To jest straight to streaming. Straight to streaming, bo... próbowałem też tam się pojawiają jeszcze jakieś takie wątki kosmiczne, nie? One, ale wiesz jak to, cały kosmiczny Marvel to jest i bardzo dobrze zresztą, on jest whatever. No bo anything can happen, to nie? Dokładnie, bardzo dobrze i bardzo dobrze, bo to ich nie ogranicza, mogą sobie zrobić, wiesz, cokolwiek i dzięki temu, tylko że ja się boję, że to będzie miało jakieś tam ważenie też potem, nie? Bo są dwie opcje, albo będzie Mephisto, będzie głównym złem, albo będzie Kang zdobywca czasu, jak mi się zdaje, raczej ten drugi. Więc albo będzie czas rozjebany i multiversum się przyjebie do ludzi wszystkich. No, może tak być. No, no. Widziałeś Lokiego? Nie. A, so you don't know stuff about stuff. Nie, wiesz, nie wiem, tam pod koniec ponoć jest taki dość mocny lore dump, że tam trzeba się trochę... Trochę, ale no też jest całe właśnie multiversum, nie? Aha, jakby okay. Cały Loki jest u multiversum i tam multiverse police, police. Police. No. Taka specjalna, co krąży i wynajduje czarnoskórych ludzi wszędzie i ale przyznam szczerze, że jestem... Ty! No i w ogóle najlepsza scena, bo to tego mi było strasznie szkoda, nie? Że... zaraz, kto był odpowiedzialny za telewizyjnego... Osama Bin Laden. Oficjalnie. J. Jonah Jameson. Nie, za... To ta sama osoba. Tak, Stanhope tam. I think that Jonah Jameson and Osama Bin Laden is the same guy. I can't find him. Nie, kto był odpowiedzialny za filmu, za telewizyjnego Marvela? Kurde, nie pamiętam, ale to się zmieniło, nie? I oni zretkonowali, w sensie, to nie jest kanon, nie? Cały tak, ten Netflixowy... Chodzi ci, że Charlie Cox jako Daredevil był też. Tak, bardzo dobrze. Mega, naprawdę. No. I how chociaż... did you do that? I'm a pretty good lawyer. Ale tak się już tak, oni powinni tak, nie, poczekaj. Jak to zrobiłeś? No. Jesteś naprawdę no tak. Niewidomy. Jak? O nie, jestem dobry. You got a lawyer up. Dokładnie, ale stary, co on zależy, że z Bird Law jest dobry, kurwa? Ale...
To znaczy chuj, nie, bo to mnie śmieszy, bo to jest świat, w którym wiesz, z tego się pamiętam, śmiali w tym filmie z Sefem Roganem i Zakiem Efronem, gdzie oni byli, mieli tą fraternity zaraz koło swojego, swojego domu, że tam ten film, który jest zaskakująco dobry. Całkiem jest okej, tak. Ross Bell tam jeszcze gra i ten brat tego Franco, James Franco. Motherfucker. I tam było tak, że no jakaś tam zdrada między tymi dwoma ziomkami, się tam zaszła jakiś kuta zdrady w serce, czy tam w plecy. I wiesz, oni przerzucali się tam Broses before houses i tak dalej, wiesz, że taka scena, że tam się, że niby się godzą i następny ten jednego drugiego bije, tak myślałem, że się pogodziliśmy. Nie, tylko przerzuciliśmy się kilkoma żartami, od kiedy myślisz, że to jest kurwa okej, okay, stary, i że już wszystko zapomniałem. To jest tak samo to w tym wszechświecie, gdzie typo robi jakąś rzecz taką grubą i robi wszyscy, okej, dobra, no tak. I guess he can. No bo jeśli jest jedna rzecz, do której bym się przyczepił w tym filmie, to jest to, że ten cały motyw tego, że Spider-Man, wszyscy wiedzą, że to Peter Parker i że jakby Mysterio go wkopał, tak, że zabił Mysterio, to jest jakoś tak, wiesz, to jest tylko taki plot device do tego, żeby on się nie dostał do MIT, tak, żeby poszedł do Doktora Strange, ale how? Jakby co? Dlaczego Happy miał bardziej przejebane niż... niż Peterman. No ale Peterman idzie do koledżu, czy tam, jak to jest w Stanach, tam faktycznie do 25 roku życia nie jesteś dorosły, o co chodzi? Jak jesteś biały, to możesz nawet z gwałtu wyjść. Kwestia tylko, żebyś się popłakał. Laura Bush killed the guy. Kill the guy. This guy also this guy killed two guys. Nothing happened. Nie, no jak się popłaczesz w sądzie, to ci uchodzi. Po prostu nie. Nie wiem, właściwie jest ten taki fragment, gdzie rzeczywiście ta fabuła musi się trochę rozkręcić i to zajmuje, ale na tyle plusem jest to, że dobrali też aktorów i postaci tak napisali, że nie męczy to przesadnie, się spędza z nimi czas jakoś, nawet się docenia ten moment, kiedy jeszcze tam nie ma tego, wiesz, hubalu, kurwa, skakania po tych i CGI galore. No tak, tak. No choć i tak nie było złe to CGI galore, bo trzech Spider-Manów to lepiej niż jeden, tak zawsze. Oczywiście, że tak. No i też jakby dużo CGI galore to jest jednak Mirror Universe, który zawsze wygląda dobrze, nie? Tak. To tam ktoś od efektów specjalnych się bardzo dobrze bawi. Wiem, że to jest... Timothy Leary, bo to jest takie, kurwa, wykręcone. Jeszcze nie było tak... Nie no, wygląda spoko, ale podoba mi się ten koncept, że tam wszystko jest geometryczne i on to sam wyłapał. Właściwie tam jest dużo momentów, które nie polegają na tym, że Kolo bije kogoś pięścią w ryj, co oczywiście jest metodą rozwiązywania konfliktów. Najlepszą. Najlepszą i aprobowaną przez tę audycję. Następnym razem, jeżeli spotkałem was nieprzyjemności za użycie pięści w życiu mi się szczęści po części, to zadzwońcie do nas. Linie są otwarte, podaję numer. No trudno powiedzieć teraz, jaki jest, ale podam jakiś czas. Więc on często musi się wykazać sprytem, na sam koniec się musi wykazać taką odwagą. Wiesz, no tak, chodzi, tak. Nie, no to jest dobra historia. Podoba mi się, że on nie jest OP. No i ostatecznie podoba mi się miejsce, w którym on kończy na koniec. Tak. Nie? Jest smutne i słabe, no ale to nie byłby Spider-Man. Nie? Fajnie, no ale dobre jakby następne... W następny film się zaczyna od tego, że on ma trzy dychy i gra w Tibie. Przejebał cały ten czas. Ale się okazało, ty, bo ja nie zauważyłem, że refleks pająka pomaga w nabiciu w 360 no scope'ach. Stary, ja mam killstreak, który już trwa 6 lat, rozumiesz to? I don't need to shit because of my spider. Kurwa, perystaltyka jelit jest zatrzymana. Nano Spiders. On tylko... no, to by było super. Super, no. No, o tym chciałbym. Fajnie, jakby był ten. Następny to by było takie 1:1 zekranizowanie animowanego Spidermana. I Spiderman chodzi, wiesz, tego foxowskiego. Pamiętasz? Tego wariackiego, tak. Ja. I Spiderman chodzi cały czas w tej jednej polówce, tylko. Bo... I wcale się nie dziwię, że tym animującym nie chciało się, kurwa. Ej, ale swoją drogą, kiedy widziałeś ten serial ostatni raz? No, dawno temu. On jest trochę pojebany. On mi gdzieś mi mignął tak ze 4 lata temu. I ja nie wiedziałem, że to tak wygląda. Bo aha, to jest
Scena. Tam nie ma czasu na oddech, kompletnie. Tam się cały czas, i tylko ktoś, i exposition dump, i ktoś coś tłumaczy. A ten jest tu, a ten jest tam, o, muszę jechać tu, jadę na motorze, teraz wyskoczyłem, biję się z tym, on mi powiedział coś. A, ja nie wiem, ja wiem, dlaczego ja mam problemy ze skupieniem teraz, po tym jak się jarałem tym Spider-Manem za dzieciaka. Jak się zaczynała ta piosenka początkowa, to już wiedziałeś, że shit is on, bo kurwa... Kurwa, co? Wiesz, dzieci tam nachopsowane ciastkami kukuryku, kurwa, nie wiedziałeś, co się dzieje. Ale mi się najbardziej podobało tam, że finałem chyba było to, że był tam... finał to był kilkoodcinkowy. I Elektro był największym skurwysynem, jeśli mi pamięć nie myli, bo on był bezpośrednio, chyba było tak, że Elektro był wnukiem jakiegoś nazisty? What? To tego nie pamiętam. Tak, i zawsze Elektro był dla mnie, wiesz, taki, no, jakiś dziwak, kurwa. A tutaj z niego zrobili, wiesz, bezpośrednio, i potem oczywiście kto? Red Skull się wjebał przecież. I tam na sam koniec Kapitan Ameryka się napierdalał z Red Skullem. Tak, tak, no bo tam oni ostro polecieli z tym lorem, tak. Przecież tam X-Meni się pojawiali, było spoko. Ale grubo... też było trochę strasznie, kurde, pamiętasz ten story arc, jak się zamieniał się w pająka? A, pamiętam, tak, no. Ja to jest oczywiście dla was bardziej tacy już wyszukani słuchacze, to jest oczywiście subwersywna gra z widzem, która symbolizuje to, że po prostu jak nasze id w wieku dojrzewania zamieniamy się w pająka i robimy coś, czego byśmy nie chcieli. Spychamy kogoś ze schodów, mamy potem spotkania z kuratorem. Mówicie, że to pająki ci kazały. On ci mówi, wcale nie, ty pokazujesz, że masz 8 oczu. Normalna sytuacja. Nie, no ale serial... Nie, najbardziej mi się oczywiście podobało tam, że wszyscy ze względów na oszczędności budżetowe tam biegali cały czas w jednych ciuchach, nie? Bo... No, kurde. Peter był zawsze, kurwa, w tym samej polówce. Zawsze była jedna pogoda. No tak. Mary Jane zawsze te same dżinsiaki. No dokładnie. Ale wiesz, no... I jeszcze mieli eleganckie ciuchy. Gdzie Peter Parker zawsze pod muszką we fraku zapierdala. Tak, no ale wiemy, kurde. Który to fotoreporter. Ale no, słuchajcie, tak jak idą rzeczy, ja w sumie zapomniałem trochę o tym serialu. Fajnie jakby i do niego było. Przecież kurde, to też tak brzmi jakby tak, tam nie było wiele wartościowych rzeczy, szczerze mówiąc. Poza postacią Williama Strikera, tak on się chyba nazywał, ten, pamiętasz, ten co robił broń na wózku był? Jego ojciec, ten co spider-boty wymyślił. Nie. Taki co miał fryzurę na flat top i miał muleta takiego. I potem i okulary, takie okrągłe? Nie, to myli mi się z... Jego ojciec był stary w chuj i jeździł... To czyli jego na pewno nie był starszy od swojego ojca. Tak, i był... jego mocą było to, że był człowiekiem z władzą i nie chciał ustąpić. No. I ponownie ta subwersywna gra, której struktury siłowe są. A prawda jest taka, że nie, tam było takie rodzeństwo wynalazców. Smithy, on się nazywa Smithy, coś takiego. Nie, zero. Nie William Stryker. William Stryker to jest inna postać z X-Menów, to jest ten skurwiel, co tam gania X-Menów. I go chyba grał W Loganie. Go grał. Chyba kto tak. Go grał? Albo nie, Brian Cox go grał w X-Menie. Chyba jedynce i w dwójce, w X-Menie dwójce grają go Brian Cox. Pamiętasz, że Brian Cox grał w X-Menach? Kurde. Nie. No jasne, że tak. Potem... W X-Men 2 Bastion, tak? To był ten? Nie, to był X-Men 2 Twierdza, potem było X-Men 3 Necropolis. Wiesz co? Nie, w dwójce nie, było to, co on... Nie, ja pamiętam tam bardzo było słabo Weapon te X. Bryana Singera, X-Meny. Ja w ogóle jak większość ofiar zresztą. Oh man. Why? That's his defense. Ty, ale to jest kurwa niesamowite. Typa schowali, ale nie ma... on nie jest sądzony. Nie? Nie. No. A Kevin Spacey? What about that guy? Kto ma zeznawać? Siódma osoba, która ma zeznawać jego procesie nie żyje. Nie żyje. Ty chcesz zeznawać? Fucking ja Kevin może Spacey. Tutaj, żeby było na kasecie. Ja nie będę zeznawał. And I don't even know that motherfucker. Serio, to jest przerażające. Ja swoją drogą Kanye West współpracuje z Marilynem Mansonem. Nie wiem, czy słyszałeś, nad Donda 2. Okay. A dalej Kanye mieszka na stadionie? Nie. Słyszałeś o tej akcji? Nie.
w Dallas na stadionie nie. zamieszkał przez pewien czas. Okej, okay. Kanie bikanie, okej, okay. whatever, co? Niech mu będzie, to ale... To jest smutne w chuj, że on się, wiesz, jakby są metody, nie, żeby tam trochę... With alleged rapist się bujać? No ale dobra, z drugiej than, strony... Not alleged, but convicted rapist. No tak, no. Z drugiej strony Donda też była opóźniona, bo musiał wcisnąć ten wers DaBaby'ego. A to nie wiem, sytuacja. Kurde, no była sprawa taka, że właśnie zaraz przed wyjściem Dondy DaBaby gdzieś tam jakieś homofobiczne teksty rzucał, więc go skancelowali z całego turu. Tak. No ale Kanye musiał postawić na swoje. Because he's against cancel culture. No i okay. no, Kanye be Kanye. Dobra, chociaż ta? Dobry wers to nie. 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 No. Warty wejścia w te wszystkie kurwa za nimi. Nie no. No słuchaj, a czym wygadaliśmy? O Spider-Manie. A tak, ogólnie spoko. Ujrzyjcie. Podobał. I koniec spoilerów. I to też mówiliśmy wcześniej, że spoilery do losu Kanie, też i kilku innych jeszcze zawodników. Oj tak, oj tak. O, ja nie widzę. Ty, ja nie widzę czasu, dlaczego? No stary, jaki chyba tutaj dobrze. Mamy. No, ty, ja ci miałem w ogóle. Ma, dobra, ja mam takie quick hity tylko dla ciebie. W ogóle ja mam też a propos jakichś innych film, bo Spider-Man w komiksach on troszeczkę się zmienił, nie? On jest starszy przede wszystkim. Mm-hmm. Przynajmniej w Amazing Spider-Manie. On już ma dobrze po 30. Jest. Także on jest. Jakby to nazwać? Ta strona naukowa jego jest najważniejsza. Peter Parker nie jest żadnym tam fotografem, ale jest naukowcem. No tak, bo to było, on jakiś czas temu już dostał ten, to było, ja nie wiem, czy to nie było jakoś po Civil War, gdzie, nie, po Civil War nie, to on nie, się nie. mścił i w ogóle... Nie, potem był One More Day właśnie i po Civil War on z, to było najmniej naukowa rzecz, jak on zrobił, czyli zawarł pakt z szatanem. Z szatanem, tak. Jak wiemy, debil. To jest tak, jak mój, wiesz, nie mógł użyć The Power of Maths do tego. Stary, no, ale w ogóle jak możesz myśleć, że akurat tobie się uda? Przecież to jest głupie. To jest tak, jakbyś wszedł, wiesz, i nie, mi akurat maszyna da. Ja idę do Las Levi Vegas, kurwa, w okolicach dworca autobusowego byłego, a mnie nie wydyma. Tak, dzisiaj. Czy to się nazywa jednoręki bandyta, kurwa? Nie jednoręki przyjaciel, kurwa, to nie jest twój przyjaciel. Ty, faktycznie. No. Ja jeszcze mówiłem kiedyś, że kurwa, ludzie, to jest bandyta, on ma jedną rękę i se radzi. Ale może jest, właśnie dlatego, ale w świecie przestępczym wiesz, jak jest ciężko sobie poradzić z jedną no ręką. No ja wiem, dlatego może to jest, wiesz, w ramach takiej bardziej działalności charytatywnej, może to jest taka renta. Tak, na pefronie. Inwalidzka. Bandycka. Dokładnie, kurwa, jakiś tam zajbacu zatrudnia, wiesz. Taki na pefronie, taki skurwiali. No dobra, no nie może chodzić na rozboje, to niech siedzi do niego, niech przychodzą. Rękę wystawia, pyk, dawaj, Geo mówi, przegrałeś. Fo! Serio? Cholera. I tak... Myślałem, że tym razem moja strategia wciskania tego, bo wiesz, co mnie najbardziej burzy w tych wszystkich, kurwa, jedno, w tych maszynkach? Że tam jest, kurwa, jeden przycisk. Tam już, nawet nie ma, łudy z jakiejkolwiek strategii. Nie, tam już nie ma nic, tam jest ten jeden przycisk. Ta. Ja nie mam pojęcia, jak te gry działają. A tam jakieś kurwa karty, animacja, ta. Tu koleś z mieczem wyskakuje ta. I nadziewa tą być... typiarę na swojego penisa. Ta. Ja nie wiem, o co chodzi. Co? Ale... nie, ale racja. Nie ma tam otoczki. Znaczy, jest otoczka, ale wiesz, to jest chociaż ruch, chociaż to jest dokładnie to samo. No tak, nie, no tutaj... W ogóle to, że ty masz zaufanie do tego, to jest takie kurwa głupie. Nie, no bo ale bo wiesz, inna sprawa to jest pociągnąć tutaj za to i tam się bębenki kręcą, nie? Granie w maszynki jak w Borderlandsach, a inna sprawa to jest uda jakiejś strategii, że tam wypadły mi takie karty, ale tutaj mogę dobrać karty. Czy chcę zatrzymać coś, czy podbić stawkę, czy i tak siedzisz i tak myślisz sobie, o kurwa. This is it. I am smart. Podczas gdy w momencie, kiedy kliknąłeś, ja, tak. Zacznij grę. The game is rigged. Only way... nie, jak to było? The game is rigged. Only way not to lose is to not play. Nie ma, nie ma. Tego nikt się nie nauczyliśmy w filmie, ja chyba to już mówiłem, w filmie War Games z Matthew Broderick. Normalnie, to on powiedział. Niedoceniany. Chociaż on chyba akurat miał kłopot z hazardem, więc to nie jest dobre. Matthew Broderick? Tak mi się zdaje. No, no to, wiesz, tutaj wyszedł za konia, nie, więc... No, stary, to jest pierwszy hazard, kurwa, bo jak kopnie w nocy... No.
Nie, czy jak konica, znaczy ta Hebeta jest w ciąży, nie, to też każe Ogierowi przyłóż kopie, to patrz jak kopie. Kurwa, wiesz, gdyż paznokieć wielki. To nie jest ręka, wiesz, to jest ręka. Wiesz, że my jesteśmy durnymi zwierzętami, mamy dwa palce i kurwa po prostu wielkie paznokcie. One mają dwa palce? My, to drugie, to w sensie ta tylnia część kopyta się... To druga część palca, one są parzysto kopytne. No mają parzystą ilość palcy. A to nie jest, że mają parzystą ilość kopyt? Stary, to by wszystkie były. A to nie chodziło, bo to nie było tak, że to... Nie wiem, a ile znasz trzy nogi rzecz? No, w przyrodzie, kurwa. Może nie na Ziemi, ale na Pandorze. No fajnie, poza grą w spor, kurwa. Gdzie to miało legitny powód. Nie, parzysto kopytne. Tak mi się zdaje też. Tak mi się zdaje. Allegedly. Ale zdaje mi się, że to od tych końcowych elementów, a nie od tego, ile jest nóg. Też parzysto, hello! Bóg najebany, lepa, lecimy! I chuj, kurwa, i kolejny, another one! Bóg to jest po prostu, kurwa, DJ Khaled. Another one. Tam wiesz, Boże, coś ten, bo tak... Nie, wszystko idzie dobrze, kurwa, okulary. Nie no, ale Hazard podobnież właśnie... Jezu, przepraszam, bo teraz jest tak, że ja mam w ogóle, Spider-Man jest przedsiębiorcą, ma ten swoje, tym był w ogóle cały Superior Spider-Man, nie, bo on wcześniej zbudował ten swoje Horizon Labs, tak to się nazywało? Tak, no właśnie o to mi chodziło, tak, ale to tak. Próbowałem to jakoś w timeline'ie umieścić. Ale... No i chyba teraz jest jeszcze tego post, jakieś tam popuczyny, wiem, że po Superiorze jeszcze to dość długo trwało, dla tych, którzy nie wiedzą, co się działo, to spoilery teraz, uwaga, pepy, i zaczyna kurwa Kolo grać na Peri. Okej, okay, niech będzie. Ale tak lekko słychać. Okay. Nie są, w ogóle to my się nakręcamy. To naprawdę widzicie chyba, jest bez przesady. Jeżeli wam przeszkadza... Nie, niestety no ten Christopher Needip opowiadał, że czasem słychać. Fuck. No dobra. No nie wiem, to mogę pójść go zbesztać. No to jest tyle. Gościu... Przestań. Poza tym, żeśmy ustalili, że tam jest maszyna perkusyjna po prostu postawiona no do tak, ściany. Tak. Jakiś typo, kurwa, wierzy, że to on będzie ten, co będzie miał breakthrough, osobliwość, kurwa, na Rolandzie 909. Bo kurwa dwa kable oskurował trochę. Programista maszyn perkusyjnych. Dokładnie. Superior Spider-Man. Superior Spider-Man, potem było coś... Możesz powiedzieć spoilery, o czym był Superior Spider-Man. Aha, jasne. No, Otto Octavius, właściwie zaczyna się jeden z ciekawszych elementów, ponieważ wizytą Otta, doktora, profesora Oka właściwie, u neurologa, który mówi mu, no a co myślałeś, że stanie, jak będziesz dostawał kurwa sztuki od najsilniejszych ludzi na ziemi, ty jesteś normalnym człowiekiem, nie powinno tak działać, masz po prostu śmiertelną chorobę czapy, tak to się nie nazywa oficjalnie, no, ale że jest pod tomografem, nie? I to jest dość ładnie narysowane w ogóle, te wszystkie właśnie sztuki takie kurwa rozbijające jego łeb, ty byłeś w ogóle pod tomografem? W tomografie? Tak, byłem. Rok temu byłem w tomografie i miałem rezonansę i wszystko miałem, no. Niefajna sprawa. Smutne. Znaczy, wiesz co, nie, ja się tam trochę zrelaksowałem, nie, ale wyobrażam sobie, jak dzieciaczki na przykład w szpitalu muszą, wiesz, wjechać do tego, no, może trochę lipa. A jeszcze stary, ten mój, miał jakby taki... Pentagramy. Żeby tylko. Żeby tylko pedę. Możesz mi podać tam ten tu mi z mikrofonu papier toaletowy się skończył. Tylko nie zużyj za dużo, bo nie będzie na czym mikrofonu. Ale dynemat. Nagranie czy sranie? To jest. Nikogo bym nie chciał. To Meryl Streep by wysiadła, mówię. Wiecie co? Taki just wybór. Fucking. Nie budźcie mnie. Yeah. Kill them all. Kill them all. No właśnie, ale... Nie, tak. I on miał taki półprzeźroczysty plastik. Tak.
No i to jest przejebane. Aha! Bo widzisz, wiesz, ten pierścień, który tam zapierdala dookoła. Zgadza się. No nie, no jest takie, wiesz, nie budzi to w tobie zaufania, no bo ostatecznie jesteś jakby w samym środku masy magnesów, które się bardzo szybko poruszają wokół ciebie. No, także współczuję małym dzieciaczkom, które muszą wjechać do takiego tomografu na długo, bo ja byłem tam, nie wiem, z 15 minut, nie? To tak całkiem relaksująco sobie poleżałem. Zgadza się. I ty myślisz, to był zły moment na moją sesję autonomicznych golarek. Wręcz odpierdalają po twarzy. We wszystkie strony. Nie, bo ja właśnie, no to Doc Ock jest właśnie. O, ja też byłem pod tomografem, ale kurwa, wychodzi ten neurolog, mówi, panie, zobacz co to jest. I on pokazuje mi zdjęcie tego skanu, a tam WKS. WKS. Always on my mind. To jest jedyny sposób, że dożylnie karnet na mecze po prostu. Ale faktycznie ciekawe spojrzenie, że no mimo wszystko Otto Octavius jest no, jakby człowiekiem. No tak, tak, a dostaje, no bo jedyna specjalna rzecz to jest to, że ma cztery te chwytaki. Nie? Zgadza się. Poza tym on jest też typem, on nie jest jakimś tam, wiesz, kurwa mistrzem wagi ciężkiej Andrejem Arlowskim, któremu no też zresztą rozkruszyli łeb i się wywracał już od byle strzała. To kurwa, nie wiem jaki typ, który wiesz, do tej pory się zajmował fizyką teoretyczną, czy czym tam dokładnie, on, no to teraz idę się lać kurwa z Hulkiem. To ja mam dla ciebie wytłumaczenie. To nie jest naprawdę? Też? Ostatnio mój znajomy się wkurwiał na Dune i mówi, no nie, bo no ja nie kumam tego filmu do końca, no bo dlaczego oni tam walczyli ze sobą wręcz? Tak. No tak, to jest ten moment, kiedy ty rysujesz linię i mówisz nie, już w to nie uwierzę, w to nie, wszystko inne tak. No tak, tak. No i nie, no nie ja wiem, więc nie, absolutnie nie. To argument rakiety, który pamiętam, że też słusznie powiedziałeś, czemu jest w ogóle film Pacific Rim, a nie jest o tym, jak rakiety lecą i rozkurwiają roboty, czy tam te potwory, prawda? No ale to też nie byłby film wtedy o rakietach. No tak, no właśnie. Więc... Niestety, także tu podobnież, oczywiście, ale konsekwencje tego są potem ukazane i on stwierdzi, dobra, las. Ostatni rus. Ale nie, bo czekaj, bo ja chciałem ci powiedzieć, jak to, ja bym to wytłumaczył. Bo no ja jestem świetny w Suspension of Disbelief, czyli popatrz, on jest na tych swoich mackach, tak. Nie? To i teraz jak go uderzasz, to one jakby wraz z uderzeniem zaczynają go odsuwać do tyłu, więc on idzie razem z twoją pięścią, tak naprawdę, po prostu. Racja, więc on, że one wiesz, reagują szybko. Tylko tak... Tylko tak. No ale dobra, bo to jest jedno, nie? Ale co jak ktoś nim burzy ścianę budynku? Tak. No bo to jest cięższe, to wyjaśnienie trochę. Faktycznie nie można. Kurwa, dodge your way out of that. Motherfucker. Dokładnie. Dodge this. To jest dosyć znane sformułowanie. No tutaj wyjście komiksowe jest ciekawe i on. Po prostu, no oczywiście true fucking hubalu science, no need to explain shit, przenosi swoją jaźń w ciało Petera Parkera, Spidermana, jakby kompresując jego i nie zabija go do końca, co też jest ciekawe, ponieważ to właśnie odgrywa rolę, to jest taki pojedynek moralny, tak bym nazwał na sam koniec, ponieważ powoli ten superior Spider-Man, czyli Otto Octavius w ciele Petera Parkera zaczyna wykazywać jakieś takie no, cechy, które by zwyczajowo nie wykazał, jak zainteresowanie własną ciotką. O, zapomniałem, nie, że oni byli razem. If this is wrong, I don't want to be right. Dokładnie. Jesus. No, tak czy owak, on faktycznie dość ciekawy jakby koncept, który potem się przerodził, ale sprawił, że właściwie w większości teraz komiksy Spidermana się zajmują tą taką biznesową częścią. Fajnie, jakby to też przeniesie, że on, wiesz, tam jakąś kurwa księgowość pracowników, musi ogarniać, taka zmuła absolutna, po prostu wkurwiony, Spider-Man przedsiębiorca. I tak nagle, dokładnie. My spider sense is stealing. Oh no, Mateusz Morawiecki jest up to no good, tak. This motherfucker, ty fucking asshole. I tam, ha, Spider, your quick wits are nothing against my Polish deal. Siedzi, kręci nosem. Manudi. Flamalo. I leci i wysyłają, wiesz, tych kurwów z USU. No nie, oczywiście ja cię tam naśmiewam tylko. Ale no my wiemy, już słyszeliśmy deklarację tego, że Polski Ład dla ciebie.
Ja nie wiem, co on dla mnie zrobi. Ja tylko wiem tylko tyle, słuchaj, że problem jest to, że w tym momencie jest niskie oprocentowanie na lokatach, kurwa, ja tracę pieniądze. Także jak macie jakieś pomysły na biznes takie legitne, ale takie, żebym nie wtopił, kurwa, nie wiem, jak wam to przekazać. Jak nie dzwońcie do mnie tam potem tu na otwartą linię, którą podawałem 20 minut temu, że słuchaj, kurwa, złoża kobaltu są. Co mnie to, kurwa, interesuje, człowieku? Ja mam kopalnię diamentów w Afryce, boom. Jest jeden tylko problem. 9 ostatnich, których wysłałem. Ja też tam nie wchodzę. Ja też tam nie wchodzę. To brzmi w chuj źle, stary. I coś to... Nie, bo pierwszy właściciel... Nie, też mnie to nie ciekawi. Nie chcę tak. Nie, no, ale ogólnie władza jest teraz jebana na grube ilości. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś, co się dzieje? Ja nie chcę o polityce, o systemie podsłuchowym Pegasus. No bo... tak, słyszałem. No, żartowałem dzisiaj. Bardzo tutaj mi się podobało. A, no było, tak. Ja nie pamiętam. Ty, kurwa, godzinę temu idę. Ja mógłbym otworzyć tą scenę z doch, jak tam, co ty myślałeś, że się stanie, kurwa, człowieku, z twoją pamięcią, jak będziesz walił dragi wódę i się lał po głowach. Myślałem, że będzie lepiej. To jest też ten problem z to. Czemu myślałeś, że tak bo będzie? To jest w ogóle pytanie, czy ty faktycznie streszczałeś Superior Spider-Man, czy ostatnią wizytę u lekarza swoją? Ja też jestem przekonany, że mój plecak mnie amortyzuje, jak lecę na mordę, wiesz, to potylica tak, kurwa, stary, jakbyś rzucił kulę do kręglu. Tylko wspomnienia tak się wysypują. Fuck! Oh no, I have brain issues. Nie, ale cechując, mnie strasznie rozśmieszyło, że jedną z osób podsłuchiwanych tak na hardo była pani prokurator Wrzosek, tak się nazywa. Słyszałem. I co mnie mega rozśmieszyło, ponieważ ona jest, abstrahując w ogóle, że to tam źle, czy cokolwiek, ale no tak, no ja, kogo jak kogo, ale prokuratorów to ja kocham, że ona jest z organizacji, która się nazywa Lex Superior Omnia, czyli prawo ponad wszystkim. I w artykule, o którym to czytałem, najpierw używali Lex Superior Omnia, a potem używali skrótu LSO. Ja cały czas miałem wrażenie, że to prokurator Cemas, kurwa, zresztą składu. LSO. Z liryki składu. I ona została posłuchana za zbyt dobrą zabawę w okolicach na Warmii i Mazurach. No tak, także to jedyne, co mi się tam udało znaleźć, wybacz, nie, ale mam historię i chciałem ci ją powiedzieć, czy chcesz może jeszcze jakąś inną, na temat programu, który ostatnio oglądałem, bo była sytuacja, że zostałem pozbawiony komputera na 3 dni, musiałem korzystać tylko z telefonu, no. Never again, nie ma takiej opcji, fatalnie, nie wiem, jak można tak żyć, nie mieć komputera, no. Pisać tylko na telefonie. Są tacy ludzie, wiesz o tym, to jest niesamowite. Ich się powinno jakoś oznaczać. To ja nie wiem, jak jakąś sprawę załatwić na telefonie. Ja tego nie rozumiem, naprawdę. Jakby jest kilka, które się da załatwić, ale jakąś taką większą? Jak do napisać? Urzędu albo napisać. Fucking hell. Stary, weź coś napisz, kurwa, rzędu, wiesz, tam kilka tysięcy znaków. Stary, ja wczoraj w Multikinie mam nowy telefon, nie mam na nim paszportu covidowego, tak. Nie mogłem wejść do Multikina, musiałem to zasetopować, myślałem, że po prostu pierdolnę tym wszystkim, pójdę do domu, ściągnę tego Spidermana, jak ja miałem się tutaj przez ten M obywatela. Tak. Fucking hell. Przez telefon, to jest tak, wysyłasz i oni SMS-a, WAP, GO, na temat. Ja pierdolę, na serio, i tam przyłóż do tego, do swojego Game Boy Eye'a zgodę rodziców. Jaką, kurwa, jak rodzice w piachu, tyle lat, ja nie wiem, o co wam chodzi, kurwa. I tam dzwonić do ciebie, wiesz, burmistrz tam. Halo! Halo, to ty? Czekaj, ściszę. Halo! I tego... Dobra, wchodź. Tak, i trzeba mieć ten kabelek, coś można było dwa Game Boye połączyć ze sobą. Kurwa, tutaj zresztą nie jest ten kabelek właśnie. Bo chłopaki też byli podłączeni nim. Banter juniorzy byli podłączeni. A czy ty jesteś w stanie, zanim mi opowiesz historię, to czy ty jesteś w stanie wybrać inny numer? Nie. Dać mi jakikolwiek kontekst naszym słuchaczom i też mi. Aha. W ogóle z kim rozmawialiśmy? A jasne. Był to Antek B i Mateusz A. Regularnie komentujący na mojej stronie na Facebook co piątek, w każdy piątek jest wrzucany żart,
Kiedyś to był przeze mnie wymyślany żart słowny, ale się przyznam, że rozrosło to do tego i właściwie grupa, którą stworzyłem na Facebooku, którą pozdrawiam, jeżeli tutaj mnie słuchacie. Nie wiem, komu mam. To jest ten internet rzeczy, ja już nie wiem, co się dzieje po prostu. Wszystko. Ty, jak w ogóle jesteś paranoikiem, to w ogóle, ty, jak jesteś paranoikiem, jest już internet rzeczy. To przechywane. Naprawdę, chłopaki, kurwa. Naprawdę, internet rzeczy, kurwa. Bo mało mam jazdy. I tak, internet of shit. Tak, i tak, jeszcze mamy drugi taki plan. Dzieciom w ramach aktywizacji zawodowej rozdamy Google Eyes i kurwa rozłożymy wszędzie dziecięcymi rączkami na każdym przedmiocie, żeby się na ciebie gapiły, kurwa. I ty siedzisz tak, ty, no ja nie chcę być paranoikiem. Ja normalnie, kurwa, wiesz, normalnie jak mi pokazują, ile widzę twarzy na tym zdjęciu, to tam, kurwa, widzę 15, a mówię 6. Żeby się nie pokurzył. Ja zawsze tak patrzę i mówię, trudno powiedzieć. Kurwa, ma nas, to jest jedyna odpowiedź. Ale tak jest w tych wszystkich ankietach, nie? Że tam, jakie jest twoje nastawienie od 1 do 10, i tam jest 1 do 10, trudno powiedzieć. No tak. Słynna była sytuacja, kupa policjantów, którzy chcieli, znaczy kandydatów do policji i kandydatek, zakładam, odpadła na części psychologicznej ze względu na to, że podczas pytań na przykład, jakie jest twoje nastawienie do osób narodowości romskiej, pochodzącej z mniejszości romskiej? Negatywne. Okay. Oznacza... Kurwa, przynajmniej szczerze, no ja pierdolę. Tak, no. Uniknęliśmy głupiego rasisty, to dobrze. Bo wiesz, sprytny rasista to by skłamał. No tak. Napisał, wiesz, Black Guidos, ej, lombowy mi jadą. Black Guidos. Black Guidos are a thing now. Tak. Let's make it happen on Twitter again. Czy to będzie... Stary, czy to świetny pomysł, gdzie jak gdzie, ale... Na Twitterze? Na Twitterze. Tak. Ale czy to jest w takim razie, bo ja cały czas tak, wiesz, tutaj zaproponowałem na początku tego odcinka, że kończymy z sezonem tak. 76. Season of the Sellout i teraz, czy to jest Season of Black Guido? Specjalna linia produktów kosmetyków do twarzy. Boże, nie, no wiesz, nie, co nie. Się... Pokazywałem ci to zdjęcie mojej kochanej, jak ona ma tak, te maski. A ja pokazywałem je podczas New Year's Extravaganza chłopakom na kanapie. Przecież było. Ale najlepsze, że ona niedawno poszła na taki zabieg, gdzie laserem jej zdarli po prostu skórę z twarzy. Wiem, no. I potem się działa, to za karę. Ja to, że żeś się nabijała z naszych braci, to teraz masz, kurwa. Byłem ze znajomym. I siedział, Jezu, jak to wyglądało przerażająco. Najgorszym elementem zdzierania sobie za pomocą lasera, przypomnę. I to, ja mówię, przecież to jest nieinwazyjne. Ja mówię, no tak, w ogóle nie jest inwazyjne. No nie, ale... tylko ja mówię, że... laser ci pod skórę. Smaży. Ale tak, no jest super, bo jesteś tak dopasować długość tej wiązki, że jesteś w stanie na przykład 3 mm pod skórę, albo tam zgadza pół się. Milimetra i pod też skórę, nie? Tutaj mocniej na przykład, bo to zaznacza się jakimś takim specjalnym w ogóle metodą, że jak masz jakieś przebarwienia bardziej, no to tu mocniej i tak dalej. No ale z drugiej strony masz, wiesz, no to jest bardzo dziwne, bo wtedy masz taką siatkę taką równomierną tych fal, znaczy się tego lasera i to wygląda jakbyś zasnął na rozgrzanej ceracie. Strasznym losem. Nie na siatce do kurczaku, do tego, do kurnika takiej się odcisnęła. Stary. Ale tak, byłem ze znajomą w tym, na jodze w górach jakiś czas temu i właśnie ona biedna zaraz przed przyjazdem sobie to zrobiła i siedziała całe właśnie 3 dni taka spuchnięta. No, to jest dosyć masakra. No ale jak chcesz się pozbyć dowodów, że na kwestie popinę. Tak. Jest jedyny sposób. Wyobraź sobie, jakby ale to jest to było... tak, że ten laser też ten dzwoni do programu Twoja twarz, producenta Twoja twarz brzmi znajomo i tam te odcinki zdejmują z anteny. Kolo odbiera i tam słucham, wylatuje z drugiej strony. Przeprogramowany, skurwol. No ale ciekawe, czy Justin Trudeau jakby się dowiedział, we can make it all go away. Just, we can make it all go away.
Albo ten, nie wiem, kto tam jeszcze ostatnio tam pojechał w blackface. To kilka osób pojechało pewnie. No, Adam Rapaport, tak? Chociaż on nie był w blackface, on był nie, po prostu przebrany. Nie chcę powiedzieć, jaki face. On trochę tak przebrany, no. No tak. Bo... Trochę dziwne, jak milioner się przebiera, wiesz, za tego, za osobę bardzo poszkodowaną. Chyba, że robi to w ramach sketchu i udaje, że wsiada do samochodu bardzo drogiego. Pozdrawiam. To wtedy śmiesznie. Ja nie wiem. Nie, niepotrzebnie to powiedziałem. Ale wróćmy do tematu paranoików. Bo kilku znam osobiście. Nie, to co, skończąc, na grupie, której serdecznie pozdrawiam, wybierany jest regularnie żart tygodnia. Mm-hmm. To się naprawdę rozrosło. Teraz jest wpisywane ze 100 kilkadziesiąt kandydatur co tydzień. Ja muszę to niestety przesiać, więc czasami jestem, przyznam, trochę obciążony. Taki drugi etat. Nie, to trwa pół godziny miesięcznie, bez przesady. Ale kurwa... Internet work is not real work. Ja kurwa, nie prowadzę 4 fanpage'e. Chuj z tobą, to nie jest praca, bez przesady. Choć teraz wyklina, no za 2 lata wiem jak będzie. Teraz jestem cwaniak. Ale... All my Twitter accounts, kurczę. Jak tutaj to... Tak, i sam ze sobą się kłócisz, wiesz tam. Kurwa, napój gazowany bongo, po raz kolejny, ej, goletki. Nie, a tutaj jest dość fajnie, bo zgłaszane są te teksty, a potem chłopaki właśnie zawsze robią tak, że jeden drugiego oznacza lub drugi pierwszego. Aha. To już taka, można powiedzieć, świecka tradycja. Więc to stwierdziłem... tak w tandemie tam, ale oni je oznaczają, czy też coś komentują je? Czy coś... Komentują, czasami jest, czy się podobało, czy nie. Okay. To wytworzyło silną więź. Rozumiem. Tak, stwierdziłem, że tam... Jednak widzisz, jednak można w internecie znajomości. Prawdziwą, dalej. Nieinteresowną. Znajomość. Nie wiem, czy to jest już dobry moment na koniec. Zróbmy tak, że ponieważ nie wiem, ile my już gadamy, ja myślałem, żeby podzielić to na 2 części, bo ja będę musiał jechać właśnie do tej Szwecji, do tej Dunii, tak, i do Anglii. Absolutnie. A kiedy? Jezu. No to kurwa, jak będziecie mnie słyszeć, to ja już będę tam. Jeszcze mam samolot o 5:00. No, przejebane. Tam jest jeszcze godzina do tyłu. Nie, zaraz. Nie, gdzie? W Szwecji? Nie, co? Jak? To jest na północ, nie na wschód. To jest po prostu ciemniej, ja, i do tyle. A w Danii gdzie? W Kopenhaga. A, okej. Okay. Zapraszam wszystkich i wszystkie z Kopenhagi. 9:00 jesteśmy nawet w klubie komediowym takim dość dużym. Jak tam przyjdzie 30 osób, będzie wstyd. Ja pierdolę. Tym bardziej, że to jest jeszcze, tytuł jest po angielsku. O nie, a jak przyjdą, bo Duńczycy znają dobrze angielski, jak przyjdą Duńczycy, to co wtedy? No zrobię po angielsku. A, okej. Okay. Ale wtedy przyjdą Polacy, hola! To tak, będziesz musiał mieć tłumacza i... Tak, I don't want prawo! I powiem wtedy po rosyjsku z angielskim akcentem. Także tak to wygląda, ale myślę, że możemy zrobić teraz tę kładkę i próbować. Tak, na 2 tygodnie.